Jesteśmy w Nordfjordeid, a tutaj taki wielki cruiser stoi w fiordzie. A myśmy zaparkowali w samym centrum, przy porcie. Marynie parking dla kamperów płatny. 250 kg. Ale z prądem. Z prądem wodę można wlać. Jesteśmy w Loen. Może uda się wjechać kolejką na górę. Akurat jest przerwa w opadach. Więc zatrzymaliśmy się na parkingu. I zobaczymy, czy da się kupić bilety. No i jakby było takie okno pogodowe, to miło by było wjechać. O, właśnie wagonik jedzie do góry. Wjechała kolejeczka, udało nam się kupić bilety. 550 koron za osobę. Idziemy kolejką do góry. Aby tylko się nie zachmurzyło i nie zaczęło padać. Widok na fiord. Już idzie chmura z deszczem. Trzeba się cieszyć z tej. Doliny Olddalen. Później i tam pojedziemy.
I tu liczysz. Tak, wszędzie. Wylądowaliśmy na kempingu nad jeziorem. Ciężko było wjechać na to miejsce, ale za to stoimy w bajce. Lina Oldalen, ponoć najpiękniejsza w Norwegii, a my mamy najlepszą miejscówkę. Widokiem na lodowiec. Lodowiec na wodospady, takie piękne. Po drodze ta cudowna rzeka była jeszcze. O, i tam jaki wodospad. Miejsce, w którym dzisiaj będziemy nocować na kempingu. W takim miejscu szok. Czasami na drodze na mijance trzeba się niestety cofnąć, jak jedzie duży autobus i nie ma jak się wyminąć. Idziemy do wodospadu, ale gdzie on jest, jeszcze nie widać. Chyba, że nie. A tam na drugim końcu jeziora nasz kemping. I znowu zaczyna padać, zaraz będziemy wracać. Wyjście jeziora z wyspami, pięknie jak w bajce. I jaki nurt. I jeszcze mamy szczęście, wyszło słońce. Jesteśmy na końcu jeziora Lovelnet, gdzie wypływa z niego taka wspaniała rzeka.
na ten mostek to lepiej nie wejdę.